down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst, I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now, speak to me now. I surrender, I surrender. I wanna know you more, I wanna know you more. I surrender, I surrender. I wanna know you more, I wanna know you like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a Jesus, breathe within. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Lord, have your way, Lord, have your way in me. I surrender, I surrender.
I wanna know you more. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Dobrze, zapytam. Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Roland. O co prosicie Kościół Boży dla Rolanda? O chrzest święty, właśnie. Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, żeby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A czy chrzestni są gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku? Dobrze. Roland, wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża. Po mnie, wy rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. I czynimy kciukiem znak krzyża na czole. Bardzo proszę. I rodzice, i chrzestni. Niechcie broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Racz teraz pobłogosławić tę wodę, aby nią ochrzczony Twój sługa Roland, którego w wierze Kościoła wezwałeś do zdroju odrodzenia, otrzymał życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko, przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzyma nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze, by zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się teraz grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest. Dlatego pytam, czy wyrzekacie się grzechu, by żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekacie się. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, by was grzech nie opanował? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekamy się. Pytam o wiarę. Czy wierzycie w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzymy. Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzymy. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Amen. Czy chcecie, by Roland otrzymał chrzest w tej wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Dobrze. I teraz ten chrzest nastąpi. Kto będzie trzymał? Pan. Dobrze. To tak starajmy się, żeby woda, którą będę polewał, żeby tutaj się znalazła. Rolandzie, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tak, to najtrudniejsze już za nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. A, dobrze. Nie wiem, czy tam nie zostało, w razie czego proszę jeszcze przychodzić. Teraz namaścimy olejem Krzyżma Świętego. Tu jest przypomnienie, że każdy z nas jest wybrany przez Pana Boga do pełnienia swojej wyjątkowej funkcji w życiu. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, on sam namaszcza ciebie krzyżem zbawienia.
abyś włączony do ludu Bożego wytrwał w jedności z Chrystusem kapłanem, prorokiem, królem na życie wieczne. Amen. Teraz biała szata, proszę na chwilkę przyłożyć. Rolandzie, stałeś się nowym stworzeniem, przewlekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. O. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną, aż po życie wieczne. Amen. I teraz zapalimy świecę chrzcielną pod świecy paschalnej. To będzie przypomnienie, że przez chrzest zostajemy włączeni do Kościoła, uczestniczymy w tym, co Pan Jezus wysłużył przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. Alleluja. Alleluja. I to jest ostatni moment, ostatni element rytuału Chrztu Świętego. Gratuluję tej pięknej uroczystości, że Roland jest włączony do Kościoła. Życzę, by był waszą pociechą, żeby dawał dużo radości, ale też, żebyście byli dla niego dobrym przykładem. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy uprzejmie. I surrender, I wanna know.